Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład kart Tarota dla wszystkich znaków na nadchodzący tydzień. Będziemy po kolei stawiać karty na nadchodzący tydzień dla każdego znaku, zaczynając od barana, przechodząc przez byka i tak dalej, i tak dalej. W opisie filmu, tak? W opisie filmu na dole, bo widzę, że czasami nie jest to widoczne, jest czasówka, ramówka taka, żeby można było od razu przejść do rozkładu, który Was interesuje, ale dobrze, już tutaj zacznijmy. W międzyczasie naprawdę zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z tym, co karty chcą Wam powiedzieć. Jestem Kosma Mykowski, jeżeli chcecie skontaktować ze mną, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam, ale teraz przechodzimy od razu do rozkładu na nadchodzący tydzień dla wszystkich spod znaku barana. Dobrze, widzę, że barany to mają szczęście chyba jakoś ostatnio. Coś mam przeczucie, że te barany ostatnio całkiem mają takie szczęście do okoliczności sprzyjających. Dobra, od razu mogę powiedzieć, że weekend dla Was będzie spokojny. Weekend będzie miał tutaj element taki kontaktu z kimś może nie aż tak bliskim, chociaż może i też, z kimś, z kim może jakiś czas temu ostatnio rozmawialiście, może to będzie spotkanie z jakimś kuzynem, kuzynką, może spotkacie się z kolegą, koleżanką, z którym się nie widzieliście od jakiegoś czasu, może to też być, to jest forma kontaktu, to jest kontakt, więc to może być kontakt też telefoniczny, tak, więc tutaj będzie jakaś rozmowa, niekoniecznie twarzą w twarz, ale prawdopodobnie tak. Widzę też, że kończąc sprawę weekendu, będziecie mogli trochę sobie właśnie odpocząć. Mówiłem, że będzie spokojnie, poza tym to też nie jest jakieś tutaj wydarzenie, które Wam całkowicie wywróciłoby ten czas, więc i tak będziecie mogli odpocząć, a odpocząć będziecie trochę chcieli, bo wydaje się, że ten tydzień cały Wasz, moje drogie barany, będzie intensywny, ale dobrze intensywny. Więc jeżeli na przykład prowadzicie własny biznes, to będzie bardzo duże zatrzęsienie tutaj nowych zleceń, klientów, tego typu rzeczy. Jeżeli w pracy jesteście, to będziecie robili rzeczy sensowne, takie, które uważacie za dobre i mogące przynieść Wam coś dobrego. Tu jest duża szansa na to, że to, co Wy będziecie robić, ten as denarów na to wskazuje, przyniesie Wam jeszcze coś dodatkowego, więc może tu będzie, jeżeli chcecie na przykład sobie troszkę więcej zarobić, może będzie szansa na jakieś nadgodziny albo coś takiego, ale te takie nie takie, których robicie, wiadomo, tak na siłę, nie? Bo szef każe, tylko takie, które faktycznie będą Wam pasowały i będziecie je chcieli sobie tutaj uszknąć, ale mówię, będziecie robić rzeczy takie sensowne, takie, które uznajecie za dobre i ogólnie karta świata, ja zawsze to podkreślam, jak jest karta świata, ona rzutuje na cały rozkład, więc tutaj w przypadku całego tygodnia, nawet tego tygodnia pracy, wszystko będzie się układało idealnie. Będzie może dużo rzeczy do zrobienia, na co wskazuje as mieczy, no i w sumie mag także, bo on mówi o takim kreatywnym, faktycznym działaniu, takim robieniu rzeczy konkretnych, ale takie, które sprawiają Wam nawet przyjemność i czujecie dumę z tego, że je zrobiliście, ale to wskazuje na to, że ten tydzień może będzie intensywny i to może niekoniecznie tylko w pracy, ale może też po pracy będziecie podejmowali jakieś aktywności, które lubicie, najzwyczajniej w świecie, które lubicie, ale które też będą troszkę intensywne, więc możecie się przygotować na dość taki fizycznie może męczący czas, ale bardzo w ten dobry sposób, po którym będziecie chcieli sobie odpocząć, ale nie dlatego, że będziecie po prostu padnięci na twarz, że ktoś Was wymęczył i po prostu nie macie siły. To będzie bardzo taki produktywny czas, może nie tylko produktywny materialnie, ale też produktywny duchowo. Więc tutaj ta energia jest bardzo, bardzo pozytywna w tych rzeczach, które będziecie robić w nadchodzącym tygodniu. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy to jest dobry czas na rozpoczęcie czegoś, to tak, to ten tydzień będzie dla Was, moje drogie barany, w sam raz na to. Dobrze, przechodzimy do znaku byka. Zadamy to samo pytanie
dla was, moje drogie byki. Zobaczymy, jak wam będzie się tutaj układało. No, widzę tutaj może nie aż tak pozytywnie jak u barana, ale tak. Karty wskazują na to, że no, tydzień będzie pełen wyzwań. Będziecie, i to mogą być w pracy wyzwania i poza pracą wyzwania, tak? Będzie ich dużo, tak? Będzie dużo tych rzeczy do robienia. Karta piątki Buław mówi właśnie o wyzwaniach, o tym, że są rzeczy do zrobienia, tak, że ktoś coś od was chce, ktoś inny od was chce i to są rzeczy z różnych stron bardzo często, dlatego podkreślam, że to może niekoniecznie będzie tylko praca i tutaj będzie troszkę bardziej szalony czas, ale może także chodzić o sprawy prywatne, tak? Po w tym czasie wolnym, że może ktoś będzie was prosił o pomoc, o radę, albo po prostu będziecie musieli zrobić to i owo. I no, to będzie takie dość wymagające, tak? Że w jednym przypadku, no na pewno w jednym, nie do końca będziecie wiedzieć, jak postąpić, co i jak. Będzie taki element trochę tutaj stresu, więc musicie się przygotować, że w ciągu tygodnia będziecie postawieni przed jakimś wyborem, tak? I to może być wybór różnej natury, ale no, będziecie musieli tutaj no, podjąć jakąś decyzję, taką dorosłą, naprawdę poważną, sądzę, że decyzję, no może nie jakąś taką poważną na zmianę całego życia, pamiętajmy, to jest rozkład tygodniowy, więc on bardzo często może mówić o rzeczach takich no, bieżących, które może nie są zmieniające życie, ale może i takiej też. Niemniej no, pod koniec tygodnia będziecie już troszkę zmęczeni i będziecie się cieszyć, że ten tydzień się kończy, że te sprawy zostały tutaj się pozamykają i że będzie tutaj chwila wytchnienia. I też karty mówią o tym, że będziecie musieli zmienić pewnie plany na weekend. Będziecie musieli podjąć tutaj taką decyzję, że dojdzie do zmiany tych planów, może być to związane z własną waszą decyzją, ale może też być z okolicznościami, które będą miały miejsce i które będą wpływały na ten czas, tak, i po prostu może ktoś odwoła coś, może będzie trzeba coś przenieść, może pogoda się popsuje. Tego typu rzeczy będą mogły mieć na to wpływ. Niemniej poza tym, tak, poza tą zmianą, ona nie wpłynie na to, a raczej może wpłynąć, że będziecie akurat robić to, a nie co innego. Będziecie chcieli dość produktywnie spędzić ten czas w ten weekend, tak? A Buław mówi, że będziecie robić rzeczy takie na zapas, znaczy, a Buław w połączeniu z cesarzową, będzie mówić, mówił, że będziecie robić takie rzeczy na zapas, czyli będziecie patrzeć w przód, czyli może są jakieś rzeczy, które wiecie, że trzeba zrobić, jeżeli zrobicie teraz, może nie trzeba je zrobić teraz, bo może nie jest tak, że od razu wymagają od was działania i mogły trochę poczekać, ale wy będziecie, no, będziecie mieli tutaj chwilę i stwierdzicie, że spędzicie może ten czas robiąc rzeczy, które potem ułatwią wam coś. Więc tutaj widzę dość produktywny weekend, moje drogie byki. Przechodzimy teraz do kolejnego rozkładu, tym razem dla wszystkich bliźniąt. Zadajmy pytanie o weekend, nie o weekend, co ja gadam, o weekend także, tak, ale o tydzień dla bliźniąt. Zobaczmy, co tutaj bliźniaki będą robić. Aha. No, widzę, że tutaj bliźniaki może nie mają najgorzej, ale no, też są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. I teraz tak, od razu też mówię, że karta świata w tym wypadku rzuca taki bardziej pozytywny ogląd, pozytywne światło na wszystko, co tutaj jest na stole. Więc nawet jeżeli tutaj, a będzie taka troszkę niepokojąca i może nieprzyjemna rzecz, to ona nie będzie miała jakiegoś mocnego przebiegu, tak, jeżeli jest czymś złym. Ogólnie też tydzień będzie dla was wszystkich bliźniąt całkiem no, taki no, męczący, tak? Będą rzeczy do robienia. Będziecie mieli dużo do załatwienia i to pewnie nie tylko w pracy będzie się tutaj objawiało, ale także w życiu prywatnym, czyli po wolnych godzinach.
Tak, że będziecie musieli pewne rzeczy załatwiać, będzie dużo rzeczy na waszej głowie, właśnie piątka buław wskazuje na to. To będą sensowne rzeczy, to jest dobre, tak? To będą sensowne rzeczy, więc to jeżeli po prostu idziecie do pracy, no to robicie to w pracy, to też to nie będzie przerzucanie cegłówek z jednego miejsca na drugie, ale to będą sensowne rzeczy, tylko że będzie ich dużo, tak? Będzie ich dużo i będzie to trochę męczące. I teraz przejdźmy do tego niepokojącego zdarzenia, tej niepokojącej kwestii. No, prawdopodobnie z końcem tygodnia nie poczujecie się najlepiej, tak? Może będzie tutaj jakieś no, zmęczenie, może będzie jakieś przeziębienie was kręciło, może córka przyniesie do domu z przedszkola, albo syn też, ja tutaj nie dyskryminuję w żaden sposób, ale no po prostu dziecko przyniesie jakiegoś bakcyla i nie będziecie się czuć najlepiej, będzie tutaj taki opad energii, taki, że rzeczy, które planowaliście robić w weekend, no nie będą, będziecie musieli okupić trochę większą, no, wydatkiem większej ilości energii, może nie będą aż tak przyjemne wtedy, może obiecaliście właśnie dzieciom iść do zoo, no i fajnie by było pójść do zoo, zobaczyć małpy i słonie, ale no jak pójdziecie, no to jeżeli się czujecie i coś was kręci, no to wiadomo, że nie będziecie czerpać takiej przyjemności z tego wszystkiego, ale tak jak mówię, tutaj karta świata sugeruje, że to nie będzie jakaś choroba i najwyraźniej tutaj as mieczy także mówi, że uda że wam się zrobić wszystko, co macie zaplanowane i się uda, tak? I przebijecie się przez to takie gorsze samopoczucie, ale no, ono nadal pewnie będzie, więc może się nie forsujcie, moje drogie bliźnięta, tutaj nie idźcie za bardzo na siłę gdzieś, nie róbcie rzeczy, których nie potrzebujecie robić, a może po prostu też się jakoś tak z rozwagą bardziej ubierzcie, nie wiem, idąc. No, to nasze lato jest takie, jakie jest ostatnio i trudno tak naprawdę stwierdzić, jak się ubrać, ale no, może tutaj będzie wiadomo trochę w przód. Może lepiej mieć więcej opcji. O, no, jak gdzieś jedziecie, to może lepiej wziąć także kurtkę wiatrową, a nie tylko liczyć, że będzie pięknie i ładnie. Dobrze, teraz rozkładamy rozkład na nadchodzący tydzień dla raka. Zobaczmy, co tutaj raki będą miały. No, raki widzę, że sprostają jakiejś rzeczy, która je martwi, albo nie są do końca pewne, czy im się uda w kwestiach najprawdopodobniej zawodowych. Tak, tutaj mamy kartę mocy, która wskazuje, czy siły, tak, która wskazuje, że się uda, to co chcecie, to się uda i będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni. Wydaje się też, że będziecie mieli w tym pomoc od kogoś, będziecie mieli wsparcie, to może być wsparcie no, kolegi z pracy, czy koleżanki, ale to też może być wsparcie na przykład waszego partnera w tym, że on tam czy ona pomogą w tym i tamtym, żebyście wy mogli się skupić na tym, co dla was ważne, bo wy będziecie robić coś nowego. Karta tutaj Giermka Denarów mówi o robieniu czegoś, czym nie jesteście aż do końca tak, nie jesteście tego do końca pewni, nie wiecie, czy macie odpowiednie doświadczenie, no nie robiliście tego aż tak często. No tutaj karta kochanków mówi właśnie o tym sprawdzeniu tego, że to taki trochę test będzie, tak? Test waszych umiejętności i może też zacięcia i was jako osoby. A przechodząc do weekendu, mogę wam powiedzieć, że będzie przyjemny. Będzie, nie będzie jakoś super aktywny, tak? Prawdopodobnie, a przynajmniej jakieś okoliczności nie będą się pojawiały, które będą skłaniały ku temu, ale będzie za to taki radosny, taki przyjemnie radosny. Może tutaj warto wyjść na jakiś spacer, może gdzieś sobie podjechać nad morze, w góry, w las, cokolwiek takiego, jeżeli macie możliwość. I będzie tutaj szansa na odpoczynek. Też w tym wypadku karta pustelnika mówi sobie o wypoczęciu takim duchowym, tak? O wypoczęciu takim umysłowym. Więc będziecie mogli sobie tak się zrelaksować. Prawdopodobnie o to chodzi. Może załatwienie tej sprawy, którą się tak trochę martwicie, będzie właśnie tym takim bodźcem do tego, że ach, teraz mogę odpocząć.
Tak, mieliśmy rozkład dla raków. Po rakach mamy rozkład dla lwa. Zobaczmy, cóż tu lwy będą, na czym lwy będą się skupiały. Może, o, widzę, że może jakieś przemieszczenie, może jakiś wyjazd. No, też siódemka mieczy, więc No, może być różnie. Zobaczmy jeszcze tutaj, koniec tego tygodnia. A, w koniec tygodnia będziecie i tak się dobrze bawić, więc dobre bawienie się, no sugeruję, że jednak tydzień mimo wszystko nie będzie najgorszy, więc tak, w ten weekend będzie pewnie jedno wydarzenie właśnie takiego świętowania czegoś, a reszta będzie spokojna, tu czwórkę mieczy mamy, która o tym mówi, więc tak, jeżeli chodzi o tydzień, tu będzie możliwe jakieś przemieszczenie się, może jakiś wyjazd, może tutaj coś związanego z rodziną, tak, karta dziesiątki denarów często mówiło o rodzinie, o bliskich osobach, więc nie wiem, może będziecie jechać w odwiedziny, albo będziecie musieli tutaj w interakcję dość często wejść z takimi osobami, bo będzie jakaś taka sprawa trochę nie do końca przyjemna do załatwienia. I w tym wypadku wydaje się, że to może być spowodowane jakąś jedną osobą. To może niekoniecznie jest robione z premedytacją, to może nie jest koniecznie wymierzone bezpośrednio w was, ale no to będzie tutaj coś, że ktoś coś popsuł, albo ktoś coś zrobił nie tak i prawdopodobnie trzeba będzie temu sprostać, to naprawić. To może też sugerować, że właśnie w pracy ktoś coś tam no, zrobi nie tak jak powinien i trzeba będzie po nim sprzątać, więc no będzie taka możliwość. Że tak się wydarzy, bo inaczej no, mogą być konsekwencje. Jeżeli tego nie załatwicie w ciągu tego tygodnia, mogą być konsekwencje takie niekoniecznie prawne. Tak? To jest karta sprawiedliwości i ona mówi o kwestiach prawnych. Takie też to mogą być, ale to mogą być po prostu konsekwencje wszelkiej możliwej maści. No nie wiem, odpowiedzialności przed pracodawcą, przed klientem czy kimś tego typu, jeżeli to chodzi o kwestie pracy, ale może to też, tak jak mówiłem, to być kwestia całkowicie prywatna. Więc tak to tutaj u lwów będzie się układało. No, przynajmniej ten weekend będzie spokojny i mimo wszystko nie odciągnie was tutaj ten taki troszkę intensywny i może trochę bardziej stresujący czas i rzeczy do zrobienia przed tutaj zabawieniem się trochę. No, tutaj ktoś pod oknem jeździ jak szaleniec. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Przechodzimy do rozkładu dla panny. Panien wszystkich. Dobrze. Okej. Panny będą miały bardzo, bardzo fajny, tydzień, wydaje się, jeżeli chodzi o pracę, takie rzeczy właśnie w ciągu tego tygodnia. Wszystko będzie szło całkiem dobrze. Widzę nawet, że w międzyczasie znajdziecie trochę, tutaj będzie możliwość, żeby spotkać się z znajomymi, z przyjaciółmi, może jakiś wypad na kawę, czy coś takiego. Tego typu sprawy, przyjemna atmosfera. Może to też świadczyć o przyjemnej atmosferze w pracy po prostu. Więc tak, będziecie zdolni zrobić wszystko, co jest konieczne do zrobienia. Bardzo fajnie, jak najbardziej. Tydzień będzie właśnie pod takim znakiem wam mijał, więc się aż tak bardzo bym nie przejmował niczym. Tym bardziej, że weekend i tutaj rozkład na weekend jest trochę ciekawy, bo będziecie robić coś, czego się tak nie do końca spodziewaliście, a przynajmniej to coś, co jest czymś innym niż myśleliście, że będzie, tak? I to dojdzie do was i będziecie wiedzieć, że to jest to czymś innym niż do końca, niż na początku myśleliście, ale też będzie to bardzo fajne, więc ta zmiana robienia tej rzeczy, czy może robienia trochę innej rzeczy, czy zmiana planów trochę, będzie na waszą korzyść, będzie na pewno fajna i będziecie potem się cieszyli, że faktycznie do niej doszło, tak? Że jednak poszło to inaczej, bo wyszło naprawdę super. Więc tak, moje drogie panny, to rozkład dla was. Spokojny tydzień i bardzo fajna taka trochę niespodzianka na weekend.
Okej, okay, dobrze, czas na rozkład dla wag. Zobaczymy, co tu, cóż tam wagi będą miały w nadchodzącym tygodniu za rzeczy do sprostania. Ale widzę, że chyba będzie dobrze, pójdą z tematem jakimś jednym do przodu, to też jest fajnie. Okej, okay. Mamy tak. Skupmy się na razie na tygodniu, zobaczmy jak tutaj karty to obrazują. Jedna rzecz, która się od jakiegoś czasu się ciągnie, zostanie domknięta i to zostanie domknięta sukcesem. Możliwe, że to będzie jakiś projekt w pracy, nad którym pracowaliście od dłuższego czasu i po prostu teraz uda wam się już tutaj dopiąć to na ostatni guzik i sprawa już zostanie zamknięta, zostanie skończona i pozwoli to, tak, ta rzecz pozwoli wam pójść z czymś nowym do przodu, z jakimś nowym pomysłem, tematem, przedsięwzięciem, czymkolwiek takim. Mówię, to może być w pracy, ja tak powiedziałem, że tutaj w kwestii pracy, ale to niekoniecznie musi być praca, tak? To jest coś, na co karty chcą tutaj wam zwrócić wagi uwagę. Wagi uwagę. I to może być też coś, jakiś prywatny projekt, ale prawdopodobnie cały z dużą dozą możliwości będzie to kwestia związana z pracą, ale dzięki temu będziecie mogli rozpocząć coś nowego. Także jak tutaj to dopniecie już na ostatni guzik, może to będzie ostatni tydzień w pracy, ja nie wiem, i potem będziecie mogli iść do innej, może coś takiego. Będzie też w ciągu weekendu dla was, drogiej wagi, spotkanie z rodziną, więc może, nie wiem, szykujecie się na obiad u mamy, albo u babci, albo to dzieci do was właśnie przyjadą, czy wnuki w odwiedziny, albo będzie jakaś impreza rodzinna, będzie spotkanie z rodziną, będzie to fajne, będzie to przyjemne, zupełnie niezwiązane z tym jednak będzie zmartwienie się i poczucie takiego niepokoju przed kolejnym tygodniem pod koniec weekendu, co może wskazywać na po prostu jakiś taki, nie wiem, lęk przed tym, że musicie iść z powrotem gdzieś do pracy, może lęk przed tym nową rzeczą, którą rozpoczęliście. Ja nie mówię o jakimś takim poważnym lęku, to jest bardziej jakiś taki niepokój, takie poczucie, że może, co może pójść nie tak, martwienie się w przód, tak? I nie będzie do końca pewnym, jak to się wszystko potoczy, ale no widzę, że tutaj będziecie mieli tendencję do martwienia się tym na początku, raczej pod koniec tego tygodnia, co przyniesie kolejny tydzień. Więc może się nie martwcie, może jednak nie warto. Ta dwójka mieczy bardzo często właśnie tak pokazuje jako taką radę kart, że sprawy z reguły kończą się albo rozwijają się lepiej niż byśmy je widzieli w momencie, w którym o nich myślimy. Tak? Więc taka może rada końcowa dla was, wagi. Przechodzimy do Skorpiona teraz, rozkład na nadchodzący tydzień dla Skorpionów. Mamy od razu tutaj dwie karty, chciały się wyjąć, więc się wyjęły i zobaczymy. Tak, no dobrze, tutaj ktoś wam stanie okoniem w tym, co robicie, tak? Ktoś wam będzie przeszkadzał w tym, co będziecie chcieli osiągnąć, to już widzę. Ale za to będzie, i też będziecie się martwić tym, co będzie w tygodniu przyszłym. Tutaj mamy kartę dziewiątki mieczy, jeżeli ktoś nie widział tutaj rozkład dla wag poprzedniego, wagi miały dwójkę mieczy, jest bardzo podobny wydźwięk w tym momencie, więc to jest takie martwienie się przed tym, co będzie w kolejnym tygodniu pracy, albo po prostu w kolejnym tygodniu, niekoniecznie pracy, więc no tutaj będziecie się tym trochę martwić. Wy za to macie troszkę więcej powodów do tego, widzę, bo mamy tutaj, tak jak mówiłem, wyskoczyły dwie rzeczy i one automatycznie są ze sobą powiązane i są powiązane dość widocznie. Wydaje się, że będziecie robili coś, tak, albo robicie cały czas coś, bierzecie udział w jakimś projekcie, jakimś przedsięwzięciu, czymkolwiek takim i ktoś aktywnie będzie wam to sabotował. Może to robić z premedytacją, niestety, ale też może to być po prostu przez swoje działanie i niepomyślunek, tak? Że może po prostu wy coś robicie, a on robi coś równolegle, ta osoba, i to potem się okaże, że wchodzi w konflikt jakiś ze sobą. I tutaj no, w tygodniu taka rzecz się pojawi i będziecie musieli naprawdę włożyć dużo starań, dużo pewnie rozmów jakichś, dużo jakichś aktywności, żeby
żeby to wygładzić, tak? Mówię, nie do końca byłbym przekonany, że to jest zrobione z premedytacją, że ktoś to wam na złość robi. Jest taka szansa, ale bardziej prawdopodobne jest, że to ktoś po prostu przez brak pomyślunku, brak jakiegoś takiego patrzenia w przód, czy po prostu brak komunikacji też, zrobi coś wam na przekór i część waszej pracy może albo pójść na marne, taka też możliwość jest, albo będziecie musieli ją jakoś inaczej obrobić, tak? Inaczej coś z nią zrobić, żeby zadziałała. To może być właśnie w ciągu tygodnia i może w przyszłości także będziecie się martwić tym, jak to wszystko dalej się będzie w dalszej perspektywie czasu, jak to będzie się układało, czy też tutaj nie będzie jakiegoś problemu, czy to nie powróci, tak? Jeszcze jakimś bumerangiem. To jedną dobrą rzeczą jest to, że to będzie prawdopodobnie tylko część tygodnia tym zajęta. Potem już będzie spokojniej i w weekend już będziecie wchodzić tak troszkę, tak trochę lekko, tak? Jednak, że będziecie chcieli to rzucić trochę za siebie i może się nie na tym skupiać, co jest bardzo dobre. Niestety potem zaczniecie o tym myśleć znowu, ale niezbadane są wyroki i trasy myśli ludzkich, więc może wrócicie do tego, ale za to w weekend będzie przyjemnie czas spędzony z osobą, która jest dla was ważna, wam bliska, to może być partner, partnerka, mąż, żona, może jakaś nowo poznana osoba, albo po prostu bardzo bliski przyjaciel i to tutaj widać, że w weekend będzie taki czas dla was, będzie taka możliwość, będzie ten kontakt, tak? Więc nie chyba warto wyczekiwać tego weekendu. To był rozkład dla skorpionów. Teraz będziemy mieli rozkład dla strzelców. Tak, okej. Przejdźmy tutaj do rozkładu dla strzelców. Okej. Dobrze. Będziecie czuć, że tydzień jest dobrze zamknięty, że rzeczy, które są do zrobienia, zostały zrobione, ale też widzę tutaj jedną rzecz pod koniec, prawdopodobnie w weekendzie, do której dojdziemy. Ogólnie w tygodniu będziecie wchodzić w ten tydzień, trochę martwiąc się, jak sprawy jakieś przynajmniej, może w pracy, może nie w pracy, się ułożą. Nie będziecie do końca pewni, jak do tego podejść. Tak wiecie, że jest coś do zrobienia, ale nie do końca wiecie, z czym to będzie się wiązało. I tutaj te pewne zmartwienie będzie, ale ostatecznie bardzo szybko się uda to rozwiązać i nawet z minimalną ilością jakiegoś nakładu pracy, energii. Czyli po prostu dostaniecie informację, co trzeba zrobić i jak, albo sami na to wpadniecie, albo sami do tego dojdziecie i tak sobie pomyślicie, a to naprawdę to tylko tyle, tak? Ja się tym martwiłem. Takie rzeczy się zdarzają i bardzo dobrze, że czasami takie rzeczy odchodzą i tak naprawdę potem praca, czy w kwestiach pracy, czy ogólnie rzeczy robionych podczas tygodnia, sytuacja będzie się rozwijała bardzo dobrze, w taki dość ustalony sposób i na koniec tygodnia będziecie szczęśliwi z wyniku tego, tak, że wszystko się poukładało i najwyraźniej nie będzie tutaj żadnych jeszcze rzeczy niezamkniętych, niedokończonych. Jeżeli chodzi o właśnie teraz weekend, i to jest może trochę niepokojące, ale w sumie ja bym na to aż tak nie patrzył. Wydaje się, że znajdziecie jakieś rozwiązanie jakiejś kwestii, która się pojawi. Prawdopodobnie o niej wiecie, że ona tam gdzieś tam wisi i może będziecie musieli się tym zająć w ten weekend. Spodziewacie się tego prawdopodobnie, ale też nie do końca wiecie, tak jak tutaj w tym przypadku było, z czym do końca będzie się to wiązało i w momencie, w którym zaczniecie to robić, zaczniecie to robić w jeden sposób, ale ostatecznie wyjdzie na to, że trzeba będzie to zrobić w trochę inny sposób, tak? Po prostu skupicie się na to, żeby to zrobić, tak? Żeby to załatwić. Na to wychodzi, że w inny sposób, może jakieś trochę improwizacji trzeba będzie, może ktoś wam doradzi, że jednak tak to nie zadziała, a może tak zadziała lepiej. Czyli tutaj będzie może nie tyle zmiana planu, co formy przeprowadzenia tego planu, tak? Że trzeba będzie ten plan zrobić inaczej, trochę przewartościować i podejść do niego w inny sposób. Ale ogólnie nie wydaje się, żeby to się kończyło jakąś katastrofą czy czymś złym, więc aż tak bardzo bym się nie martwił.
tym, bo widać, że ewidentnie będziecie w stanie sprostać temu, będziecie w stanie zrobić to, no co tam będzie to wyzwanie przed wami, jakiekolwiek one by nie było. Tak, mieliśmy tutaj rozkład dla strzelców, dobrze, będziemy teraz dla koziorożców stawiać karty. Mhm. Tak, dobrze. Mhm. Okej, okay. No tutaj troszkę coś może ciutek smutniejszego, może nie tyle smutnego, tak, co takie troszkę może będziecie czuć pewien zawód, bo w ciągu tygodnia będziecie, może dostaniecie coś, albo pojawi się jakaś okazja, pojawi się jakaś możliwość i wy, moje drogie koziorożce, będziecie myśleć, że to jest coś super, że to jest coś, na co dokładnie liczyliście, co dokładnie byście chcieli dostać, co dokładnie byście chcieli robić, tylko to tak będzie na początku. Bo w momencie otwarcia tej puszki, żeby nie rzec Pandory czy robaków, podczas otwierania tej tutaj tej niespodzianki, tej wspaniałej rzeczy początkowo, tak, której się tak wydawała, okaże się, że to jednak nie jest takie fajne. Tak, a jednocześnie i tak trzeba będzie coś z tym zrobić. Więc może nie zapalajcie się aż tak bardzo do rzeczy, albo też nie niedoceniajcie tego, co będzie właśnie wam tutaj dodane do zrobienia, tak? Bo może tak sobie myślicie, a w przyszłym tygodniu muszę zrobić to, to i to. A to się wydaje proste, to się wydaje jeszcze prostsze, a to już w ogóle jest zupełnie jest łatwe. A potem się okaże, że jednak jak zaczniecie to robić, to tam są rzeczy z tym związane, które nie będą aż takie łatwe i będziecie tutaj widzieć, że trochę ugrzęźniecie w tym, co robicie. To jest tylko przykład. To może być też szereg innych rzeczy, że może dostaniecie coś, a to jednak nie będzie do końca to, czym, co chcieliście dostać, tak? I początkowo się troszkę, jak tu mówią niektórzy, pewnie młodsi, że się zajaracie do czegoś, ale ostatecznie no tutaj jednak będą ukryte haczyki i to będzie nie do końca to, co byście chcieli, a przynajmniej nie to, co sobie wymarzyliście czy zakładaliście początkowo. Z pozytywnych rzeczy weekend będzie dokładnie taki, jak sobie zaplanujecie, więc tutaj właśnie karta sądu mówi o tym, że to będzie dokładnie to, jak się spodziewacie, że ten weekend przebiegnie i tak, i dostaniecie w tym wypadku, tak, w wypadku weekendu dostaniecie dokładnie to, czego chcecie i na co liczycie, więc to chyba dobrze, chyba że ktoś jest naprawdę czarnowidzem i myśli, że o, ja dobrze wiem, że ten weekend będzie słaby. No, miejmy nadzieję, że tak nie podchodzicie do tych kwestii, mam nadzieję, że troszkę bardziej optymistycznie, więc tak, więc tutaj będzie dla koziorożców trochę no, jakieś nagrody, tak, w tej materii. Przechodzimy do wodnika. Jak tam wodniki będą miały w tym nadchodzącym tygodniu? Zaraz zobaczymy. Okej. Wspaniale, bym powiedział. Bardzo, bardzo miły tydzień. Mhm. Tak, i to praktycznie cały tydzień będzie udany. Tu już mogę wam powiedzieć, że w weekend to co planujecie zrobić się uda też, ale nawet tak powiedzmy, że uda się tak widowiskowo prawie, że więc tutaj ten tydzień dla was, wodniki, będzie całkiem przyjemny. Wszystko to, co zostanie do zrobienia, tak, co będzie do zrobienia, uda wam się zrobić szybko i jeżeli to są kwestie związane z pracą, to będzie wam tam czas nawet mile szybko mijał, no chyba, że no to jest dobre, tak? No chyba, że ktoś ma dużo rzeczy do zrobienia, nie wie, w co ręce włożyć i wtedy tego czasu brakuje, ale w tym wypadku bym tak na to nie patrzył. Wydaje się raczej, że tutaj chodzi o to, że sprawy do zrobienia, które macie, miną wam bardzo pozytywnie, bardzo szybko i nie będzie tutaj jakichś przeszkód. Karty mówią także o tym, że bardziej w tym tygodniu będziecie mogli się skupić na sprawach prywatnych, na tym, co chcecie robić, co chcecie robić po pracy, po obowiązkach waszych tutaj, no tych takich powiedzmy służbowych.
będziecie mogli skupić się na sprawach właśnie związanych z, może z rodziną, tak, będzie okazja tutaj do spędzania czasu z osobą bliską, bardzo często ktoś coś z rodziny jest osobą nam bliską, ale to może też tutaj świadczyć i na to, na mile czas spędzony z partnerem, partnerką, ale także i osobami wam blisko związanymi, no tutaj też rodzinnie czy przyjacielsko, tak, więc ogólnie tydzień będzie przyjemny, nie będzie tutaj dużo pracy, nie będzie dużo obowiązków, a te, które będą, to będą miną całkiem szybko i całkiem sprawnie. I tutaj o weekendzie już mówiłem, że weekend będzie przyjemny i też uda się wam to dokładnie, co chcecie. Więc moje drogie wodniki, sądzę, że to bardzo przyjemny i bardzo pozytywny rozkład dla was. Przejdźmy dalej i zapytajmy już ostatni, postawmy rozkład dla ryb. Zobaczmy, co... O! Ryby będą miały tutaj, może nie do końca będą się dobrze czuły. Karta wypadła, więc jest związana z rozkładem. Może trochę z boczku ją tutaj ustawimy, ale tak, ale okej. Zobaczmy tutaj, co karty mówią. O! Będzie jakaś zmiana, którą niekoniecznie będziecie chcieli przyjąć, tak? I będziecie przez cały tydzień, widzę, głównie też przez weekend, się nad tym zastanawiać. I teraz tak, ta karta tutaj wyszła, ona na samym początku wypadła dla was ryby i to by sugerowało, że tutaj często piątka denarów sugeruje no, gorsze zdrowie, tak? Ale też nie, bo piątka denarów może też wskazywać problemy, na przykład jakieś wydatki, tak? Może na jakieś problemy finansowe. Ogólnie też wskazuje na takie trochę niepowodzenie, na gorszy czas, na gorszy okres w życiu. I okej, okay, tutaj może nie chcę sugerować, że ten tydzień będzie dla was jakiś naprawdę straszny i zły, ale no, będzie tutaj jedna rzecz nieprzyjemna i ta karta akcentuje tutaj, podkreśla jedną rzecz, którą będziecie się martwić. Otóż staniecie przed koniecznością jakiejś zmiany w ciągu tygodnia, tak? Coś, co myśleliście, że już jest tutaj zaklepane, że jest tak, jak powinno być, ulegnie zmianie, a wy nie do końca będziecie chcieli się temu poddać. Problem jest taki, że ciężko będzie z tym walczyć, tak? I ta zmiana, ona będzie miała miejsce, czy tego chcecie, czy nie, czy zrobicie coś, czy nie. I jeżeli nie zrobicie czegoś po prostu, a karta diabła sugeruje, że nie będziecie chcieli nic robić w tej materii, no to wskazuje na to, że nie będziecie mogli tak naprawdę zaadresować tej sprawy tak, jakby to było możliwe, tak? Jakbyście faktycznie przyjęli to do wiadomości. I tutaj jeszcze będziecie chwilę ze sobą się martwić, będziecie chwilę ze sobą walczyć, moje drogie ryby, z tym, czy faktycznie tutaj no przyjąć to no i faktycznie jakoś tutaj spróbować naprawić tą sytuację, czy ją obrócić na własną korzyść nawet. I radą kart, i to jest tutaj dość ważna rada kart, jest taka, żebyście zrobili to jak najszybciej, żebyście nie zwlekali jednak, tak, że no okej, okay, jest zmiana, no i okej, okay, nie da się z nią specjalnie walczyć. I tutaj karty mówią, że uda wam się już zacząć, powiedzmy, gasić ten pożar, tak, czy naprawiać tą sytuację i nawet może ją przekuwać na własną korzyść, albo spróbować uratować to, co da się uratować. I tutaj radą kart jest to, żeby aż za długo z tym nie zwlekać i im szybciej zaczniecie faktycznie dostosowywać się do tej zmiany, o której tutaj karta śmierci mówi, tym lepiej. Więc to jest tutaj dość mocna rada kart, ale widzę, że to będzie aż tak wam ciążyło. To będzie aż tak wam ciążyło właśnie, że aż tutaj jedna karta postanowiła wyskoczyć, ta piątka denarów, i wy będziecie jeszcze
przez weekend no dalej analizować tą sytuację, bo może pomimo tego, że tutaj już włożycie jakieś działania, żeby się dostosować, żeby temu sprostać, może to nie będzie już jeszcze zamknięcie całego tematu, tak? Może jeszcze będzie tutaj szereg rzeczy, które trzeba będzie zrobić. I widzę, że nad tym spędzicie weekend, a przynajmniej będziecie głównie na tym skupiać podczas weekendu, żeby wymyśleć i dowiedzieć się i znaleźć jakiś sposób, żeby tutaj zadziałać no, odpowiednio do tej sytuacji i w tej sytuacji, i żeby ją no, może naprawić, może właśnie dostosować się, może nawet uratować w jakimś tam stopniu, przynajmniej pewnie nie w całości, pewnie nie uda się wrócić do stanu wyjściowego, ale uda się na pewno zrobić coś, żeby sytuacja nie była tak zła, jak będziecie ją widzieć, tak? Więc działajcie szybko, działajcie sprawnie, nie próbujcie tego przeczekać, bo niestety nie da się tego przeczekać, chyba że jak przeczekacie, to po prostu i liczycie się z tym, że no to całkowicie wymknie wam się z rąk i potoczy się własnym losem, własną no, drogą, co raczej nie będzie dla was dobre, tak? Więc tutaj karty chcą, żebyście na to, moje drogie ryby, zwróciły uwagę. I to jest już ostatni rozkład dzisiaj na nadchodzący tydzień. Najgorzej, no trochę smutno, że taki trochę nieprzyjemny, ale mam nadzieję, że równie pomocny. Często te nieprzyjemne rozkłady są najbardziej pomocne dla nas w tym, co będziemy robić i jak będziemy się zachowywać. Więc jeżeli to będzie dla was przydatne, możecie zasubskrybować kanał. Ja jestem Kosma Mykowski. Jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. Bardzo dziękuję także za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym rozkładzie. Dzięki i miłego tygodnia mimo wszystko. Pa!